Słychać było korowód dożynkowy tam z odległości, a teraz już ich możemy podziwiać w pełnej okazałości. Przypomnę, nasz korowód dożynkowy prowadzą poczty sztandarowe, które zapraszam tutaj pod scenę, po prawą stronę. Tuż za pocztami sztandarowymi śpiewał przed chwilą zespół Tarnowianki, który bardzo serdecznie witam. Śpiewał i grał na akordeonie przedstawiciele poszczególnych sołectw, którzy niosą wieńce dożynkowe, które wnet będziemy także i oceniać. I witam serdecznie włodarzy myśliborskiej ziemi, pana burmistrza Piotra Sobolewskiego wraz z małżonką, zastępcę burmistrza pana Przemysława Klityńskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Antczaka i sołtysa Rowu panią Agnieszkę Kus. Są z nami dzisiaj także duchowni, ksiądz Włodzimierz Kogucik, ksiądz Aleksander Jaszczur, ksiądz Jerzy Tobiasz, służby mundurowe, straż, policja, nadleśnictwo i goście dożynkowi, przedstawiciele sołectw, instytucji oraz pozostali. Thank you.
Serdecznie witamy wszystkich zebranych gości na dożynkach gminnych w Rowie. Szczególnie serdecznie witamy gospodarzy dożynek, pana burmistrza Piotra Sobolewskiego wraz z małżonką, zastępcę burmistrza, pana Przemysława Klityńskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Antczaka, sołtysa Rowu panią Agnieszkę Kusy oraz starostów dożynek Roberta Kowalskiego i Aleksandrę Tomaszewską. Jeszcze raz serdecznie witam także pozostałych gości. Radnych miejskich, panią Małgorzatę Piwowarczyk. Jest w sztandarze. Panią Barbarę Rozwadowską. Pana Piotra Rampałę. Pana Zenona Wójciaka. Pana Grzegorza Świderskiego. I jeszcze mamy panią Wiesławę Ścibiorską, Piotra Rygla. Serdecznie witam całą Radę Miejską dziś obecną na uroczystościach w Rowie. Tym razem parę kilometrów od Myśliborza w Rowie, ale równie serdecznie witamy także wielebnych księży. Księdza prałata Aleksandra Jaszczura. Księdza Włodzimierza Koguciuka. Służby mundurowe, które już wcześniej wymieniałem, a już z nami są. Sołtysów Tomasza Antczaka, sołectwo Golenice. Krystian Pańczuk, sołectwo Chłopowo. Marek Wypart, Czułnów. Wanda Kleśta, Dąbrowa. Stanisław Stetner, Głazów. Aleksandra Tomaszewska, Kieszków. Ryszard Graczyk, Listomie. Anna Biniaszek, Ławy. Elżbieta Łasowiec, Myśliborzyce. Barbara Rozwadowska, Nawrocko. Grzegorz Świderski, Otanów. Adrian Wesołowski, Pszczelnik. Bogumiła Dorota Olszówka, Rościn. Agnieszka Kusy, Rów. Maria Beniak, Sulimierz. Romuald Zawadzki, Wierzbówek. Elżbieta Czyżak, Zgoda. Rolników i członków rad sołeckich, koła gospodyń wiejskich z Chłopowa, Derczewa, Nawrocka i Rowu. Kłaniam się nisko, witam. Dyrektorów Instytucji Kultury. Stanisława Urbanowskiego, dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu. Równie ciepło witam moją ulubioną panią dyrektor Dorotę Wolanin, dyrektora Myśliborskiego Ośrodka Kultury. Dagmarę Kozłowską, zastępcę dyrektora Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. Jerzego Zgodę, dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu. Witam wszystkich państwa. Prosimy o zabranie głosu i oficjalne otwarcie dożynek naszego gospodarza, pana Piotra Sobolewskiego, burmistrza Myśliborza. Dzień dobry, dzień dobry. Pragnę powitać wszystkich serdecznie na południu Pomorza Zachodniego, w powiecie myśliborskim, w gminie Myśliborz, w sołectwie Rów. Witajcie! Szanowni rolnicy, sadownicy i ogrodnicy, pszczelarze i hodowcy, przedsiębiorcy pracujący na rzecz rolnictwa w gminie Myśliborz, czcigodni księża, przedstawiciele władzy samorządowej, przedstawiciele służb mundurowych, nadleśnictwa i instytucji wszystkich szczebli, dostojni goście, drodzy mieszkańcy gminy Myśliborz, drodzy mieszkańcy sołectwa Rów. Spotykamy się dziś ponownie w sołectwie Rów, tym razem, by za całoroczny trud podziękować wszystkim ludziom związanym z rolnictwem i dbającym o zagospodarowanie plonów. To także, co było już dziś naszym udziałem podczas uroczystej, pięknej mszy świętej, okazanie wdzięczności Bożej Opatrzności i prośba o błogosławieństwo na przyszły rok. Szanowni Państwo, zgodnie ze staropolskim obyczajem, wieńczące żniwa uroczystości dożynkowe są najlepszą okazją do podziękowania rolnikom za całoroczny trud i uzyskane plony. Ta piękna tradycja stanowi ważny element polskiej kultury, polskiej tożsamości.
podkreśla takie wartości jak przywiązanie do zawodu, szacunek dla przyrody, wolę kultywowania zwyczajów ojców. Dla każdego rolnika jest oczywiste, że ziemia jest świętością. Dlatego dziś dziękujemy właśnie rolnikom, że mają do niej tak wielki szacunek. Wincenty Witos pisał: to w ludziach ciężkiej rolniczej pracy żyje i odradza się naród. Z niego czerpie swą siłę państwo. Oni najwięcej dają, najmniej wymagają. Bez nich nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa. Szanowni rolnicy, w dniu gminnego święta plonów z wdzięcznością chylimy przed wami czoła, dziękując za chleb codzienny i wszystkie produkty ofiarowane nam wszystkim. Zawdzięczamy to waszej ciężkiej pracy i jesteśmy świadomi waszego trudu, poświęceń, wyrzeczeń. W imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy, tych małych, tych dużych, dorosłych i niedorosłych, dziś oddajemy wam należny szacunek i dziękujemy z całego serca. Wiemy, że wasza praca jest uzależniona od bardzo wielu czynników przyrodniczych, klimatycznych, całej sytuacji gospodarczej kraju, ale wiemy też, że troskliwe i doświadczone oko gospodarza stale czuwa nad tym, aby zebrać jak najobfitszy plon. Szanowni rolnicy, mieszkańcy naszej gminy, życzymy wam wszystkim, aby chleba w naszych, w waszych domach zawsze było pod dostatkiem, aby tego chleba nigdy nie zabrakło. Szanujmy ten chleb i szanujmy tych, dzięki którym go mamy. Wszystkim rolnikom życzymy godnych warunków do życia i pracy. Życzymy sprzyjających warunków prawnych i pogodowych, a także poprawy opłacalności rolniczej produkcji i dobrych cen zbytu. Życzymy wam, rolnicy, waszym rodzinom, aby najbliższy rok przyniósł wiele radości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech myśliborska ziemia przynosi obfite plony. Życzymy także, aby zdrowie w tych trudnych, zdrowotnych czasach, aby zdrowie wam dopisywało i wszelka pomyślność was nie opuszczała. Na zakończenie, to wielkie przygotowania, ta wielka uroczystość, dzisiaj drugi dzień, muszę i pragnę złożyć gorące podziękowania na ręce wszystkich, którzy włączyli się właśnie w organizację i przygotowanie dzisiejszego święta. Radzie Miejskiej w Myśliborzu z przewodniczącym Markiem Antczakiem na czele, Myśliborskiemu Ośrodkowi Kultury z dyrektor Dorotą Wolanin, pracownikom Urzędu Miejskiego z Beatą Fatygą na czele, która opiekuje się wszystkimi 29 sołectwami i ma ten pierwszy kontakt z sołtysami zawsze. Dziękuję tegorocznym starostom Dożynek, sołtys Aleksandrze Tomaszewskiej, Robertowi Kowalskiemu, prezesowi Spółdzielni Rolniczej Jedność w Rowie, również za włączenie się w organizację, za przygotowania. Ze szczególnym dziś wyróżnieniem, bo dziękuję wszystkim sołtysom, radom sołeckim, ale ze szczególnym dziś wyróżnieniem gospodyni również tej uroczystości, sołtys Rowu Agnieszce Kusy, całej Radzie Sołeckiej z Rowu. Dziękuję mieszkańcom wszystkich 29 sołectw, sołeckim stowarzyszeniom i organizacjom, kołom gospodyń wiejskich i ochotniczym strażom pożarnym. Zespołowi Tarnowianki dziękujemy za obecność, za piękny śpiew i to pewnie dopiero początek tego, co nas czeka. Wielebnym księżom, księdzu proboszczowi, księdzu prałatowi za piękną raz jeszcze mszę świętą dożynkową z serca dziękuję. Za te wspaniałe, piękne wieńce, bez których nie ma dożynek. Wszystkim bardzo dziękuję. Przedstawicielom służb mundurowych, nadleśnictwu raz jeszcze, drodzy zebrani, dziękuję za udział w tym ważnym, pięknym, takim pięknym polskim święcie, a dalsza jego część niech będzie, ach, pod batutą, również chórowi, pod batutą maestro Komorowskiego. Bardzo dziękuję za przepiękny śpiew podczas mszy i wszystkim, których jeszcze tutaj nie wymieniłem, dziękuję. Za obecność, dalsza część uroczystości niech będzie okazją do spędzenia czasu w rodzinnej, pięknej, miłej atmosferze, co najmniej tak jak wczoraj to działo się podczas obchodów Gminnego Dnia Strażaka. A zatem dożynki gminne 2021 uważam za otwarte. Niech Pan Bóg błogosławi ziemi myśliborskiej, wszystkim 29 sołectwom i wszystkim ich mieszkańcom. Pomyślności! Och. Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski. Poloneza, czas
zacząć. Kiedyś polonez nazywałbym był chodzonym, więc chodźmy. Przypadł mi w udziale zaszczyt poprowadzenia tego pięknego tańca. Rozpocznę go z panem burmistrzem. Zapraszam kolejne pary. My zabieramy panów ze sceny. Panie prosimy, żeby poszukać panów na dole. A wszystkich państwa zapraszamy do dołączenia. I zapraszam kolejne pary za nami. Zeszliśmy troszeczkę na bok, żeby nie przechodzić przez kable od nagłośnienia. I skręcamy. Z naszymi złączyły, co ten śliczny wieniec ze złotych zbóż uwiły. Grajże, grajku, graj wesoło, bo dziś wszyscy staniem w koło. Plon! Przynieśli im plon! Każdy wieniec stożynkowy powinien zawierać parę podstawowych elementów, które są opisane w księgach. A mianowicie tak, element pola, rzecz jasna. Element sadu, rzecz jasna. Element lasu, jeżeli takowy jest, ale potem te dwa główne, jeśli nie najważniejsze, to element patriotyczny i element religijny. Jeśli te wszystkie składowe są zawarte w tychże wieńcach dożynkowych, to jest to tradycyjny wieniec dożynkowy. W samym środku widnokręgu, właśnie tu, gdzie stoję, jest moje pole. Kawałek Polski, kawałek mojej ojczyzny pod parasolem nieba, zagon ziemi żyznej jak bochen słonecznego chleba. W naszym kraju chleb to szczególny symbol urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem.
Chleb z tegorocznych plonów przekażą na ręce gospodarza starostowie dożynek, których zapraszam bardzo serdecznie na scenę. Pani Aleksandra Tomaszewska, rodowita mieszkanka Rowu w Kieszkowie, mieszka od 2007 roku. Sołtys z sołectwa Kieszków, w skład którego oprócz Kieszkowa wchodzą miejscowości Czeczewo, Niesłusz, Krusze, Przymiarki i Jeziorzyce. Pani Aleksandra pełni tę funkcję drugą kadencję od 2014 roku. Robert Kowalski, prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Jedność w Rowie. Wykształcenie magister inżynier, kierunek rolnictwo oraz ekonomia. W spółdzielni, choć może tego nie widać, pracuje od 35 lat na stanowisku prezesa od lat 4. Panie burmistrzu, gospodarzu ziemi myśliworskiej, przyjmij od nas ten wspaniały bochen chleba, upieczony ze zbóż naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj nim tak, aby go nikomu w naszej gminie nigdy nie zabrakło. Przyjmujemy ten chleb jako gospodarze tej ziemi. Przyrzekamy mądrze i sprawiedliwie nim dzielić. Bardzo dziękuję starostowi. Oto chleb z tegorocznych plonów. Panie burmistrzu, wspólnie z małżonką, swoją pociechą, a także przewodniczącym Rady Gminy, bardzo poproszę o podzielenie tego chleba i jednocześnie wyniesienie go do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Myślibórz. To kroimy. Ja mówiłam kiedyś. Tak, podzielam i do tego was. Jak pachnie. Pan burmistrz zachwyca się zapachem tego chleba. Mam nadzieję, że będzie państwu smakował. Proszę o włączenie podkładu. Symbolicznego z tegorocznych plonów. Nie zabrakło.
państwo idą. Panowie macie. O, znowu skraczmy. Bardzo witam państwa wszystkich serdecznie. Komisja w składzie wcześniej wymienionym oceniła wieńce dożynkowe i zdecydowała, że nagrody wyróżnienia otrzymują sołectwa Myśliborzyce i Sulimierz. Wielkie brawa. Trzecie miejsce otrzymuje sołectwo Derczewo. Zapraszam tutaj do nas przedstawicieli, bo od razu chcielibyśmy wręczyć nagrody. Drugie miejsce nagrody otrzymuje sołectwo Golenice. I pierwsze miejsce otrzymuje sołectwo Rów. Gratulujemy wszystkim i zapraszamy przedstawicieli tych sołectw na scenę. Dziękuję. Panie burmistrzu, a przed wręczeniem tych zacnych czeków, jak panu się podobały tegoroczne wieńce? Są wspaniałe, tak jak powiedziałem, bez tych wspaniałych wieńców trudno sobie wyobrazić to, tę niezwykłą, wspaniałą, tradycyjną uroczystość, jakim są dożynki. Piękne, wspaniałe wieńce, bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim sołectwom, które dziś, w tym roku przyszły do nas, przybyły z tymi niezwykłymi, pięknymi wieńcami. Bardzo dziękuję. Mam jeszcze jedno ostatnie pytanie do pań, które wykonały wieniec dożynkowy z rowu. Ile czasu, godzin poświęciliście, dziewczyny? Tak, ten akurat konkretny miesiąc czasu. Miesiąc czasu, wyobraźcie sobie państwo, nie jest prosta sprawa. Miesiąc czasu, panie burmistrzu. Ale oto pani dyrektor, pani Doroto, proszę bardzo, jaką nagrodę wręczamy? Czek. Wyróżnienie sołectwo Sulimierz. Poproszę pana burmistrza o wręczenie czeku. Kwoty nie zgadzamy, ale w euro to jest bardzo dużo, bardzo. Kolejne wyróżnienie dla sołectwa Myśliborzyce. Wystąp. Z najbardziej tradycyjnym, ze wszystkimi elementami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Drugie wyróżnienie, sołectwo Myśliborzyce. Serdeczne gratulacje. Bardzo, bardzo fajnie.
Sołectwo Derczewo. Tu mamy przedstawicieli sołectwa Derczewo. Sołectwo Derczewo. Biegnie do nas sołectwo Derczewo. Zapraszamy serdecznie sołectwo Derczewo. Gratuluję. Trzecie miejsce i kwota niebagatelna w lirach włoskich. To już naprawdę mega giga. Bardzo dziękuję. Przyda się. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Proszę przyjąć dyplom i zostać z nami. Drugie miejsce, sołectwo Golenice. Sołectwo Golenice, sołtys Tomasz Anczak. Tomasz, dziękuję. Jak zwykle w służbie. Piękny wieniec, bardzo dziękujemy. Gratuluję serdecznie. Zanim pierwsze miejsce, panie sołtysie, ile czasu pan osobiście spędził przy wyrobieniu tego wieńca dożynkowego? Około 50 godzin. Pan sołtys sam w sobie, tak? Tak, oczywiście. To rewelacja. No i pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce. Czek na 1000 zł. Sołectwo Rów! Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkim, całemu zespołowi serdecznie gratulujemy. Komisji konkursowej bardzo dziękuję. Pan burmistrz, dziękuję wszystkim osobiście. My również dziękujemy. A muszę powiedzieć, drodzy państwo, że ilekroć jestem na drużynkach w różnych miejscowościach, to macie jedne z wyższych nagród. Także możecie się cieszyć, że pan burmistrz tak przychylnym okiem popatrzył do miejskiej kasy. Brawo dla pana ministra. Ja mam... Dla Rady Miejskiej w Myśliborzu, bo burmistrz za każdym razem musi zapukać do Rady Miejskiej. Rada Miejska wtedy podpisuje te dokumenty i ja z tymi pieniążkami przychodzę. Burmistrz, Rada Miejska zawsze razem. Tak trzymać. Teraz, panie burmistrzu, co my tu mamy? No, nie jest to sierp tatowy. O nie, niewątpliwie nie jest to sierp tatowy, choć sierpy kiedyś rozróżnialiśmy też w trzech różnych kategoriach. Proszę bardzo. No, ale ewidentnie jest to podobne przeznaczenie. Podobne plony, niesiemy plony, kosa. Tak jest, to jest kosa. Panie Stanisławie, co to jest za kosa, jeśli mogę tak zapytać? Czy ona jest już finalnym produktem, czy ona jeszcze do czegoś będziemy ją próbowali coś z nią zrobić? Tę kosę przede wszystkim trzeba naostrzyć, a raczej inaczej powiem wyklepać. Jak ona by była ostra, to ja bym się bał w tłum wejść. Pan komisarz już tak na mnie patrzy, co ja robię. Nie, ona jest zabezpieczona, jest wszystko w porządku, także plastik jest, tam jest plastik. Tak, wszędzie jest plastik. No ale przyniosłem także drugie urządzenie. Panowie, co to jest? To jest tak zwana babka do klepania. Panie Stanisławie, za szybko, bo trzeba było jeszcze troszeczkę pokombinować, a pan od razu babka. Tak, rzeczywiście. Sam takie używałem jako młody chłopak na wsi. Ja to zaraz do pana wrócę, bo pan mi poopowiada, jak to się robi. Panie burmistrzu, widział pan babkę? Ja się bardzo cieszę, że tutaj asystuje pan Stanisław Urbanowski i potwierdzam to wszystko, co on mówi. Słuchajcie, przede wszystkim młodzi. Ta kosa już jest wyklepana. Ją jak się kupowała w sklepie, ona była taka cieniutka i bardzo gruba. I trzeba było ją wyklepać. Jak się klepało kosę? Taką babkę mój ojciec wbijał do pień. Następnie kładł kosę na czubek tej babki i młotkiem systematycznie raz za razem tę kosę klepał, czyli uderzał. Ile to mogło trwać, panie Stanisławie? Oj, to zależy od wprawy tego, który to robił. Jak pamiętam, mój ojciec robił to w ciągu jakiejś godziny. Niemożliwe. To musiałbyś mieć naprawdę olbrzymią wprawę, bo dobrze wyklepana kosa to naprawdę jest kilka godzin roboty i tej cierpliwości, której trzeba było użyć, aby tą kosę wyklepać. Pan starosta klepał kiedyś kosę? Niestety nie. Kto klepał kosę? Ręka do góry. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panowie, zapraszam. Dzień dobry, panie Henryku. Jak pan ma na imię? A jak pan ma na imię? Józek, no rewelacja. Chodź. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Jak pan ma na imię? Franciszek. Chodź, Franku. Kto tu jeszcze rękę podnosił? Ten pan, jeśli dobrze pamiętam. Tak? Pan klepał, pan nie klepał. Tutaj pan klepał. Dzień dobry, panie Stanisławie. Jak pan ma na imię? Jak pan ma na imię? Kazimierz. Kazimierz, chodź, panie Kazimierz. Biorę pana pod rękę i chodźcie mi poopowiadacie, jak się kosę klepało. Zobaczcie, taka zwykła rzecz, bo nie wiem, wszyscy wiedzą, do czego jest ta kosa, ale jak ją się wykonywało, jakich technik się używało, no to właśnie to jest skarbnica wiedzy, bo ta wiedza już zamiera, bowiem kos już na wsi nie ma. Zgadza się? Tak.
Nie ma kos, ale starzy rolnicy, emeryci mogą jeszcze tam znaleźć kosę. Ona już jest zwykle pana kilkakrotnie, ona jest węższa po prostu. Ta kosa jest, może być dobra, ale typowe kosy do koszenia zboża, do traw, to powinno połowę dłuższe dać. Zgadza się. Ja, tak, dokładnie tak. Panowie, co macie do powiedzenia na temat tej kosy? Akurat tego egzemplarza? No, dokładnie tego egzemplarza. No nie była używana. I nie będzie, proszę mi uwierzyć, że nie będzie. No co mogę powiedzieć? Jak się klepie, mogę pokazać. No, i o to chodzi, tylko młotka nie ma, wie pan? Tata mi uczył, nie, jak się kładzie, to brał w tą stronę, kładł na babkę i systematycznie... Babka jest, tylko nie ma reszty. No. Babkę mamy, tylko młotka brak. My mieliśmy taką inną babkę, kwadratową bardziej, nie? To nie wiem, czy ta babka się nadaje do klepania, bo... Tak? Przepraszam, babka. Właściwie wprawdzie to się nazywa bobka, nie babka. No właśnie, nie zarośnie, nie zarośnie. Ta bobka powinna być mniej więcej taka kwadratowa jak tu i na to się kładzie, a to na to się rozcina coś. Ciężko by było utrzymać kosę. To nie jest taki wąski. Tak. Ja nie wiem, chyba, że a jak to można byłoby ułożyć i klepać, nie wiem. On to kręci, rewelacja. Proszę? No co jeszcze na temat tej kosy możemy powiedzieć? No to mogę powiedzieć. To jest taka mniej więcej do trawy taka. Trzeba tak ukośnie nacinać, żeby te żądełka były do przodu. Wtedy kosa dobrze kosi, nie? Jak się tam... A jak się zwichruje, sfaluje, co wtedy? A no to trzeba ją prostować umiejętnie. Na płasko. Trzeba płukać w innych miejscach, żeby naciągnąć. To jest problem. To trzeba troszeczkę pomyśleć. Przede wszystkim trzeba powoli klepać, bo jak się za szybko uderza, to wtedy właśnie się wichruje. Trzeba sam klubek, nie, bo jak głębiej, to wtedy ona się wyciąga, nie? I nie można naraz tam szybko wyklepać, bo już się śpieszy. Powoli, cierpliwie to trzeba. Dlatego jak pan Stanisław mówi, że ojciec zrobił godzinę, to nie do końca dawałem wiary, bo to jednak naprawdę trzeba delikatnie. Panowie, ja natomiast na temat tej kosy coś wam powiem. Mogę coś powiedzieć, czego nie zauważyliście. To jest, że tak powiem, obiekt już Unii Europejskiej i jest wydrapany mechanicznie. Tak, on babki też nie widział. Ta kosa już babki też nie widziała. Ale czy... To właśnie mechanicznie, ale ona jest gruba. Panie, do pani ta robota, nie? Co ja jeszcze chciałem powiedzieć. Przy zakupie kosy, czym się sugerujemy? Próbujemy dźwięk kosy. Dźwięk musi być wysoki. Nie ma dźwięku. Tu jest ten... Ojej. Powinien wyższy dźwięk być. Wyższy i wtedy... A jak go osiągnąć? Proszę? Jak go osiągnąć? No, wybiera się kosy. Segreguje się na te lepsze, gorsze. Od jakości stali, nie? Nie pierwszą lepszą się kupuje, tylko się wybiera kilka sztuk i chyba... A pamiętacie, kto sprzedawał takie niewyklepane kosy? Nie wiem, Gesiek. No, Gesiek. W każdym gesie można było dostać. Gdzie nie ma gesów i nie ma kos. No taki czas nastał. W innych sklepach, ale nie interesujemy się teraz kosami. Bo jest mechaniczna, bo jest kosiarka. Panowie, ja w imieniu burmistrza dziękuję wam za tą... Już oddaję pani burmistrzu głos. Tak, zabezpieczymy od razu. To doświadczenie niezwykłe w tej chwili wskazuje, że są na tej ziemi jeszcze prawdziwi rolnicy. Pozwolę sobie wpiąć w... pierść, ten znaczek z herbem miasta i gminy Myśliwóz. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co tutaj dzisiaj miało miejsce. Naprawdę. Ja też, bo to jest wiedza bezcenna, która ginie na wsi. Nie podtrzymujemy tej wiedzy. Najlepiej kupić John Deere'a i wio na pole, tak? Ja mam zaszczyt. No. A czemu pan nas nie zaprosił? Wielkie brawa! Dobra. Mamy tą torebeczkę z gazecikami, także panom zaraz... Tak, oczywiście, mamy też, pan burmistrz jeszcze wręczy wam torebeczki z pamiątkami. Proszę pani starostów przypilnować, ja za chwilę odbiorę. To niesamowite. Jeżeli chodzi, a właśnie, panowie, jeżeli chodzi o sierpy, to mieliśmy 3 rodzaje sierpu, zgadza się? Tak, tak. Możemy wymienić?
No, szczegółowo w tej chwili nie pamiętam. Panowie, jak to z sierpami było? No ja rozróżniłbym sierp do zboża i ewentualnie do trawy czy chwastów. Do takiego, a pamiętacie ten sierp, co się tak zagarniało jeszcze zrzęte żyto zboże? Nie, no ja w swojej praktyce tego nie używam. Ja to widziałem. Pan potwierdza, czy nie? No nie wiem, nie znam. Tak jak szedł śniwiarz z kosą i kosił, to tuż za nim ten, który kurmował te, jak to się nazywa? Snopki i podbieranie. To czym podbieranie się robiło? No sierpem się robiło, ręcznie względnie sierpem. Tak. I on był taki troszeczkę dłuższy i na końcu mocniej był zakotwiczony. Kosiarze by przy Wrocławiu, nie? I zbierała tą słomę i związywała. Panowie, co to są przywrócła? Przecież tutaj młodzi to takie oczy robią. Ocepień, bo jeszcze ocepień nie było powiedziane. Zaraz, dobra. To koniec drogi, a my jesteśmy w połowie. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do wspomnianej przedtem kosy. Ja z tego co pamiętam, to mój ojciec jeszcze jak kosił, to miał taki do zboża kabłonek do kosy zamontowany, po to, żeby te zboże ładnie się układało. Nie tylko sama kosa, nie? To jeszcze kabłonek. No właśnie, jak się robiło te przywrosła? To mama brała słomę i tak przykładała i skręcała, nie? No i to zawijała pod pachę, trzymała pod pachą, żeby się nie rozwijało. Ale te przywrosła, do czego one służyły później? Związywały właśnie ten cały snop. Ja to zamiast sznurka! No jak był kryzys i zabrakło tego sznurka do snopowe załki, to oni nawet jeszcze nie wiedzieli, że snopowe załki kiedyś będą, jak były te przywrosła. Zgadza się? No właśnie, a potem się brało te snopki i wiozło się... Wkładało się w kopki. 21 stóp się wkładało na siłę. A czemu akurat tyle? No nie wiem, no ale to taka miara już była, żeby nie zabierać, żeby schły dobrze. A widzi pan, to najcenna wiedza. I to potem co z tym potem się robiło? Z tymi snopkami się woziło do gospodarstwa, nie? I mocarnie się ustawiało i się młodziło później, nie? Tu młocarnia, to jakie to czasy. Właśnie teraz pogadajmy o cepie. No i właśnie kiedyś też w stodołach, jak nie było mocarni, prądu, to cepami mocili, nie? No i powiedz pan, z czego się składa cep? I tu pan nie ma, nie wiem. Szymok, biok i kapa. Szymok, biok i kapa. To hasło dzisiejszego popołudnia. Szymok, biok i kapa. To jest to. No właśnie, dobra, to teraz co jest? Łączenie cepa z biokiem to były takie tak zwane... Gacki. Gacki, to gdzieś indziej, to widzicie, to się w różnych rejonach? Takie skórzane gacki były. Panie burmistrzu, bo pan trzyma te podarunki, bardzo proszę, zapraszam. Teraz już możemy z dobrym słowem podziękować za tą wiedzę. Dziękuję za dzisiejszą obecność, za tę niezwykłą wiedzę. Właściwie historyczną przekazywano nam, ale proszę zobaczyć, z jakim wielkim zainteresowaniem wszyscy słuchali tutaj dzisiaj. Na żywo. Nieprawdopodobne. A jednak są ciekawi. Ponieważ jeszcze mamy chwilę czasu, aby naszą scenę przygotować, proponuję tradycyjny dożynkowy konkurs, a mianowicie rzut teściowo. Panu już dziękujemy, naprawdę. Ja nie czuję się na siłach dzisiejszych. Ja to rozumiem. Ja pana odprowadzę tam na krzesełko, żeby było wygodnie. Młodzi mężczyźni teraz w takim razie, czy są chętni do rzutu teściową? Może sama teściowa już będzie lekko... Teściową ma rzucać, tak. Ja już idę po teściową. Kiedyś teściową nazywano snopek słomy. A my dzisiaj mamy bardziej nowoczesną tą teściową. Słoma dalej jest, w środku, to już nie jest słopek. Mamy teściowa tu... w środku. Jak? Teściowa w środku, tak jest. Czesiek, bo ja też się rozbiorę, bo tam na scenie wiej, jest zimno, ale tu to już się zrobiło gorąco. Otóż opowiem państwu także taką anegdotę jeszcze z lat 50., 60. po zakończeniu II wojny światowej, jak brano do woja, do Armii Ludowej chłopaków ze wsi, to oni nie wiedzieli, co to jest prawo-lewo. Jak myślicie, jak sobie poradzili właśnie z tą odmianą prawo-lewo? Jeżeli ktoś nie wiedział, która to jego prawa ręka, a która lewa. Jak myślicie, jak sobie poradzili? Nie mam pojęcia. Już ci mówię. Otóż dawali w jedną rękę słomę, w drugą siano. I jak normalny szedł lewa, prawa, to on szedł siano-słomo. No jest siano-słomo. No i to. Tak rozróżniali lewo-prawo. Dobra, zapraszam cię na
środek sceny, bo już plumkają nam z teściową. Tak jest. Krzysiek, powiedz mi tak. Teściowa jeszcze jest? Jest, jest, jest. Teściowa ma na imię? Brigitte. Brigitte. Tak, Brigitte, patrz jak będziesz leciała. A Krzysiek wie co robi, złapał teraz za gardło Brigitte. Możesz łapać za co chcesz, a ja ci będę mówił za co złapałeś. Na razie trzymasz za gardło, ty nie trzymaj tak długo, bo będzie pogrzeb, bo się nam udusi. Krzysiek, proszę bardzo. Nie, już możesz rzucać, W tamtą stronę, tam, tylko nikogo nie traf, dobrze. Uwaga, leci Brigitta! Krzysiek, nie postarałeś się, możesz lepiej. Widać, że bardzo kochasz teściową. A już nie ciągnąć, bo za chwilę muszę oddać czas antenowy. Czy jeszcze ktoś stanie w szranki z Cześkiem? To ja zaraz zabiorę teściową. Krzysiek, ciebie zabieram do pani dyrektor, bo dostaniesz nagrodę. I to nie będzie nagroda pocieszenia, tylko właśnie, o proszę bardzo, mamy nagrodę. Krzysiu, zobacz, proszę bardzo. Ja teraz szukam starostę, któremu oddałem kosę i babkę. A gdzie moja kosa? Jak sprzedałem? Tu rzecz nie do... Teraz jest złą w cenie. No pewnie tak. I gdzie ona jest? Gdzieś się oddaliśmy. Dobra. Coś dla mojej mamy. Ona lubi wachlarze. Ideolo. Przez dłuższy okres czasu. Oni poświęcili już po swojej pracy tych doszynkach. Wiadomo, ja u nas to jest rodzinny stypendium. Mówisz, nie bardzo mogę. Mówię dalej nie będę. Natomiast, o, pani niesie kawkę. A to nie. Wykroć ten tłuszczyk. A teraz witam drogie panie. Będziemy mieli swoje 3 minuty. No, proszę bardzo. Gdzie to się położyło? Czy od strony myśli może być? Tutaj więcej tam. Zapraszamy. Nie, bo trzeba coś tam wziąć. Zapraszamy do zakupu. Przecież jak to żynki, to oczywiście muszą być nalewki, bo inaczej nie to. W takim razie Sulimierz polecam bardzo serdecznie, bo są pomidory własnej produkcji, one są takie niezbyt kształtne. Myśmy przyzwyczaili się do pomidorów, które przywożą nam z Holandii, one są identyczne, tak samo ale nie mają tego smaku, które mają te pomidory. Ja potem przyjdę, ale widzę, że macie całe wiaderko na lewek, ja muszę się tutaj pojawić. Chwilę milczą, Hesia wstaje i na palcach idzie do sypialni Zbyszka. Zagląda i wraca do pieca. Można
hrabio. Cześć. O, gospodarz. Dzień dobry. No, widzę. Wiem. Zawsze nie zawodzi. Co macie dobrego? Wszystko. Miody mamy pyszne. Polewamy, co trzeba. I naleweczki mamy. Znaczy już prawie się skończyło. Żon pana ma. Pierwsza zawsze próbuje, ja idę za nim. Dobra. Lód. Żeby głęboko palony. Cytrynka. Imbir. I imbir. Imbir? Nie ma cytryny w ogóle? Nie ma cytryny. Tylko miód, imbir i no właśnie, bo nie jest takie... No, a my już zdążyliśmy wszystko. To jest junior rodziny państwa Ratajczak. Tak, nalewki, miody. Przyszły właśnie tutaj gospodarz. Pięknie, dumnie nosi. I kiedyś mnie zastąpisz. Coś szukamy fajnego. Tak, jest coś jest fajne. No, mogę. No właśnie. Ale aniołki są też nasze. Położymy do torby, bo to się może ci ukruszyć. Musi być na mnie. Pokaż, co kupiłaś. Pięknie. Toszka, bierzesz resztę, idziemy dalej. Jaki jest ten wniosek? Tu mamy pierożki dla burmistrza. Dziękuję. Zobacz, jak się zapaliło dziecko. No chyba wracamy do stołu od razu. Dziękujemy. Cebula? Nie, przecież wiesz. Bez. Przepraszam. Czyli sobie dalej. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Gospodarze jesteś. Gospodarzami, tak? Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A może zdjęcie właśnie? Kołaki. Zapraszamy na przód. Ciasta nawerkamy. Wow. Sercem robione. Brawo. Cześć. Dzień dobry. Buźka, dobry. A dzień dobry panie. Dzień dobry panie. W Polsce? Tak, w Polsce. Znasz tą panią? Myśli Boże, tak. Znasz tą panią? Tak. Nie, z PiS. Babcia? Tulipan? Mogę? Nie, ale którego? Pokaż mi. No nie wiem. No może tego takiego z Van Gogowego, no. Albo tego z kropeczki. A taki? Nie. One są na słomka? Tak. Na pizzę. No dobra, kto ma forsę? I ty w kieszeni. No to bierz. Ile? 12. Ale jeszcze nie wiem, który. To wybierz sobie, którego chcesz, to będzie. No tu mamy dwa. Ten albo biały. Nie, ja chcę.